Cześć, Emil z tej strony. Mam wrażenie, że będzie to chyba trzeci odcinek z mojej podróży służbowej do Arizony w USA. Tak, to jest ten sam dzień, w którym nagrywałem tą podróż powrotną z CrossFitu. Tylko miałem nagrać na koniec mój pokój w hotelu, ale musiałem się zająć pracą i nie mogłem tego zrobić. Dopiero teraz mam przerwę, także jest około godziny 18. We wtorek 25 czerwca bodajże. Dobra, to zaczniemy pokazywać pokój od samego początku. Tak, gdzieś tu są moje buty. Tu jest wejście. Ogólnie od wejścia się stoi na wprost, to na po prawej stronie jest wejście do łazienki, która tak naprawdę no ma w sumie drzwi, ale tak jakby ta umywalka jest bez drzwi, więc są dwie umywalki. Pierwsza jest po prawej stronie, tutaj stoją moje odżywki. Ewentualnie można sobie usiąść na tym stołeczku i się umalować. To prawdopodobnie jest bardziej dla kobiet. Tak wyglądają tutaj te kurki od wody. Tak można powiedzieć, na jakiś taki stary styl lub coś takiego. To jestem ja. Dalej mamy drzwi. Spoko. I tutaj jest rozłożony mój cały interes, jeżeli chodzi o moją higienę osobistą. No tak to wygląda, umywalka wygląda tak samo, jakiś tam kosz na śmieci. Te drzwi trochę są wkurzające, bo tak naprawdę pasowałoby je zamknąć podczas tego, jak tutaj przebywam. Teraz jest spoko. Co mnie interesuje tutaj w kiblu, czy co jest interesujące, to jak się woda spuszcza. Wygląda tutaj. I kupa leci do szamba, czy tam gdzieś. Prysznic taki trochę dziwny, bo woda zimna leci na początku. Ale ogólnie wszystko jest czyste i tak dalej, także spoko. To co wam mówiłem o tej jakości, no nie wiem, to są chyba drzwi drewniane, ale taka bardzo duża przerwa jest tutaj, co mi się osobiście nie podoba, no ale dzięki temu to ogólnie te drzwi omijają to, więc to się, więc za to się zamknąć. Także wracając do wejścia, tutaj jest taka szafa. Ta szafa, tam są moje ubrania brudne. Ta szafa ma prześwit na drugą stronę, czyli w stronę sypialni, w stronę pokoju tam bardziej. No i to też tak wygląda, że to jest tak spasowane trochę dziwnie. Jakoś tak, no tak, nie wiem, to jest takie lekkie, nie wiem. Wygląda na tak jakby na plastikowe trochę tandetne, no ale to jest chyba jakieś tam drewno. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dalej mamy po prawej stronie, można sobie kawę zrobić, są jakieś szklanki, niestety nie ma wody darmowej, co jest trochę dziwne dla mnie. Tu moja torba i majtki, także możecie zobaczyć jaki mają kolor. No i tak jak widać są tutaj dwa łóżka, chyba podwójne, dwa podwójne łóżka. Z tego co zauważyłem, to chyba wszystkie pokoje takie są. Prawdopodobnie są przygotowani po prostu na to, że jakieś rodziny tutaj przyjadą. To są te same drzwi, które wam pokazywałem wcześniej. Wiszą te koszule, jest safe. Fajnie, że w pokoju jest deska do prasowania i żelazko, to jest fajne. No i to wygląda tak jakby, no to jest spoko ogólnie. I wygląda na dość fajne. I chyba drewniane ogólnie. Ten blat może z jakiegoś, jak to się nazywa? Boże, nie gresu, tylko zapomniałem nazwy tego kamienia. Lodówka, to jest telewizor, którego nie włączałem nawet, chyba go nawet nie będę włączał. Lusterko z biurkiem i z krzesłem, wygodne, to jest też wygodne. Ogólnie pokój jest ładny. To co wam mówiłem o tej jakości i tak dalej, to tak wygląda, takie dziwne, ale to jest tak chyba po prostu specjalnie zrobione. Tak mi się wydaje, żeby to po prostu działało. Więc może po przyjrzeniu się bliżej jednak stwierdzam, że jakość nie jest najgorsza. W pokoju działa cały czas klimatyzacja, ustawiona jest na 21 stopni, ja chyba przestawiałem na 22, z tego co mi się wydaje. I ogólnie rzecz biorąc w pokoju jest chłodno. Ja tak jak tutaj uczestniczę w tych różnych spotkaniach, tak jak widzicie mnie w tej koszuli z podwiniętymi rękawami, to jak siedzę gdzieś tam w jakimś pomieszczeniu dłuższą chwilę, to muszę po prostu tak siedzieć, bo jest dość chłodno. Także tak to wygląda. Aktualnie oczekujemy na kolację, która będzie prawdopodobnie za godzinę, tak mi się wydaje. Także tak to wygląda. No i to tyle.
Także dzięki za oglądanie. To będzie chyba taki bardzo krótki odcinek, który będzie miał 5 minut. Także zapraszam na kolejny, który prawdopodobnie nakręcę w czwartek, bo będę miał dzień wolny, tak mi się przynajmniej wydaje. I pojedziemy do Phoenix po prostu zobaczyć miasto. Ja jestem w Scottsdale. Scottsdale to jest tak jakby miasto bardzo blisko Phoenix, tak jakby połączone, ale Phoenix jest oddzielnym miastem administracyjnie od Scottsdale, więc tam pojadę. Nie mam pojęcia, co tam zostanę. Raczej nie ma tam czegoś takiego jak Starówka, ani nie wiem, no jest centrum, ale nie ma czegoś takiego jak Starówka, bo raczej ono powstało na pustyni, więc musieli je pobudować niedawno. Historia całej Ameryki sięga chyba do tylko 200-250 lat wstecz, także tak to wygląda. To dzięki, trzymajcie się, cześć.